STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. W niedzielę graliście mecz ze Stamilem Olsztyn, 3 punkty zostały w Zabrzu i byłeś wyróżniającym się zawodnikiem w tym meczu. No to dokładnie nie wiem, tylko wiem, że wygraliśmy, że mamy 3 punktów, że idziemy dalej, że walczymy, że i myślę, że coraz każdy mecz czujemy się lepiej. Myślę, że mamy no, dobry skład i że możemy walczyć, nie? To dalej, o którym mówisz, to mecz z GKS-em Katowice. Jedziecie na trudny teren, boisko wicelidera. Kibicowska drużyna zaprzyjaźniona, ale na boisku sentymentów nie będzie. No nie, mi każdy mecz tak... na każdy mecz patrzymy tak, że chcemy wygrywać, że chcemy grać najlepiej, co potrafimy i myślę, że no oczywiście będzie trudny mecz. Katowice teraz w dobrej formie jest, nie? Ale my też mamy swoich adutów i myślę, że będziemy walczyć. I... Masz teraz dobry czas w Górniku, no, były problemy z kontuzjami, nie łapałeś się do tego składu, ale widać, że trener na ciebie stawia. No nie, jak powiedziałeś, miałem dużo problemów z kontuzjami. No teraz mam nadzieję, że będzie lepiej, nie? Że złapię formę, że no teraz jeszcze tak... nie źle, ale może lepiej, myślę. Powiedz mi, czego zabrakło Bośni i Hercegowinie w walce o no, mecze finałowe tutaj w Polsce za rok? Mieliśmy ciężką grupę, nie? Anglia, Szwajcaria, Norwegia, też tam coś. Nie byliśmy, od początku nie byliśmy teamem, składem i straciliśmy dużo tam punktów, co mogliśmy wygrywać, nie? I tak... Ale doświadczenia kolejnego w reprezentacji nabrałeś. No tak, zawsze jest fajnie grać w reprezentacji, reprezentować swój kraj. I mam nadzieję, że jeszcze będę miał szansę kiedyś zagrać i reprezentować. W seniorski. No tak. STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.